I zapraszam pana Konrada Jerzego Tropowskiego, który jest nauczycielem we Włocławku, uczy chemii i przyrody, zarówno w podstawówce, jak i w liceum. Jest pasjonatem chemii, jak sam o sobie powiedział, i psychologii kontaktów nauczyciel-uczeń, więc myślę, że warto będzie słuchać. Ja jeszcze od siebie dodać, że jest fanem żużla i hokeja na lodzie. Ja uwielbiam sport, więc nie mogłem tego pominąć. Żeby nie przeciągać, panu Konradowi oddaję już głos. Na razie będzie widać tylko pana Konrada, ale już też za sekundę wypuszczam jego prezentację. O, udało się. Ja już znikam. Panie Konradzie, 15 minut. Wiem, że mamy opóźnienie, także do 5, bo ma pan czas. Zostawiam państwa z panem Konradem. Dziękuję bardzo. Dzień dobry państwu. Dziękuję za to miłe przedstawienie mojej osoby. W tym krótkim czasie chciałbym podzielić się z państwem kilkoma refleksjami płynącymi z mojej pracy nauczycielskiej na temat kondycji psychicznej uczniów i także swojej. Swoją zostawię na koniec. Chyba nikomu nie trzeba udowadniać, że obecna sytuacja w szkołach jest specyficzna i bardzo trudna zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli. Z dnia na dzień musieliśmy zamienić sale lekcyjne, które doskonale znamy, na domy i komputery. Nasze kontakty osobiste zamieniły się na kontakty wirtualne, przede wszystkim wirtualne. A sprzęt laboratoryjny z mojego przedmiotu musiałem zamienić na filmiki edukacyjne. Początki były trudne, nawet bardzo, momentami nawet bardzo trudne, ale z upływem czasu muszę powiedzieć, że jest może lepiej, ale nie dużo. Cały czas jest to sytuacja dla wszystkich nowa i dosyć dynamiczna. Oczywiście przyzwyczailiśmy się już do niej, niektórzy lepiej, niektórzy gorzej, ale doskonale rozumiemy, że to tylko namiastka takiego prawdziwego nauczania, chociaż wszyscy staramy się, aby ono jak najbardziej odpowiadało tej sytuacji, którą doskonale znamy, czyli tej sytuacji z ław szkolnych. W naszej szkole pracujemy na platformie z Google'a, zapewnionej przez dyrekcję szkoły, którą opiekuje się szkolny administrator IT, także pod tym względem akurat nie mamy stresów. Wszystko działa idealnie, w ogóle nie musimy się tym przejmować, a to akurat jest niezwykle ważne w tym czasie, żeby zdjąć te, jak mówił przed chwilą pan profesor, właśnie stresory komunikacyjne, czyli te takie, które mogłyby wpływać niezależnie od nas na jakość naszego nauczania. Bardzo często rozpoczynam lekcję od prostego pytania. Co tam u was, jak się czujecie? Jeśli klasa potrzebuje akurat luźnej rozmowy na jakiś dowolny temat, to pozwalam na nawet ożywioną dyskusję. Zauważyłem, że po takim dłuższym wstępie klasa jest zupełnie inaczej nastawiona psychicznie i paradoksalnie, nawet tracąc w cudzysłowie te 15 minut na luźne rozmowy, zyskuje znacznie większą motywację uczniów do pracy przez następne pół godziny. To nie jest mój pomysł, akurat przeczytałem o tym w jednej z książek, nie pamiętam teraz tytułu, aczkolwiek no, kondycja psychiczna właśnie na samym starcie może naprawdę dużo dać na dalszy ciąg naszych zajęć. Przeprowadzonej wśród uczniów ankiety, którą popełniłem, jasno wynika, że obecna sytuacja w szkolnictwie generuje wśród uczniów znacznie więcej emocji negatywnych niż pozytywnych. I co więcej, w miarę upływu czasu coraz bardziej dominują te właśnie emocje negatywne. Wśród plusów tej sytuacji uczniowie wymienili właściwie tylko możliwość późniejszego wstawania, no i naukę w stroju może mniej formalnym, chociaż akurat w naszej szkole staramy się tego przestrzegać, o ile to jest możliwe, tak dobrze, jak to jest możliwe. Ci, którzy na początku próbowali oszukiwać na lekcjach, prawda, albo grali sobie w gry, albo próbowali ściągać na sprawdzianach, to nie był duży odsetek, zresztą myślę, że niestety zdarzało się to, aczkolwiek zauważyłem, że przestali po prostu zachowywać się w taki sposób,
po otrzymaniu kilku ocen niedostatecznych, czy to z prac pisemnych, czy z zadań domowych, które dawałem. Problem więc rozwiązał się praktycznie w sposób naturalny. Natomiast wśród odczuć uczniów tych negatywnych wymieniane było znaczne ograniczenie kontaktów społecznych i izolacja, oczywiście to się pojawiało, ale dominowało przede wszystkim uczucie niepewności. Niepewności o zdrowie swoje, o zdrowie najbliższych, o własną edukację, o przyszłość, o wiele, wiele czynników. To było dla moich uczniów to było najgorsze. W związku z tym postanowiłem, że lekcja moja praktycznie, no ile to się da oczywiście w miarę możliwości, będzie miała dosyć żelazny układ. Zawsze będzie wyglądała prawie tak samo. Wiadomo, że zależy od tego, jaką się ma klasę, jaki jest temat do realizacji. Natomiast postanowiłem wprowadzić taką, żeby uczniowie po prostu wiedzieli, czego się mają spodziewać, żeby lekcja nie była dla nich zaskoczeniem. Uczniowie od początku wiedzą, że mnie nie trzeba się bać, nie należy się na lekcji też stresować, należy robić to, co trzeba. Natomiast niepewność, która wśród nich jest, tej całej sytuacji, w której się akurat znaleźliśmy, generuje naturalny strach, który no, może być w jakimś tam stopniu zredukowany właśnie przez takie przewidywalność procesu edukacyjnego. Z moich obserwacji wynika również, że uczniowie szkoły podstawowej bardzo doceniają czas, który się im poświęca i zaangażowanie nauczyciela. Uczniowie tak naprawdę lubią to, gdy spytam o to, jak się czują, co ostatnio przeżyli, gdzie byli. Oczywiście wszystko w reżimie sanitarnym, który dość często staram się również podkreślać, jak istotne jest przestrzeganie tych wszystkich zaleceń epidemiologicznych. Ale jednocześnie staram się nie być wścibski, to znaczy pozwalać uczniom mówić tyle, ile chcą i nie za bardzo dopytywać o takie aspekty, które chcą zachować sami dla siebie. Często po prostu inicjuję dyskusję, a potem tylko słucham. Słucham to, co uczniowie mają mi do przekazania. Wówczas mam wrażenie, że czują, że nie są sami, mają wsparcie również w osobach dorosłych, a to w takim wieku. Jest najbardziej istotne, że tam nie tylko w takim wieku, bo w każdym wieku człowiek tak naprawdę chciałby być doceniony, jeśli robi coś dobrze. Przepraszam. Natomiast licealiści potrzebują troszkę innych kontaktów, z moich obserwacji tak właśnie wynika. Oni poszukują bardziej mentora i takiej zdrowej relacji mistrz-uczeń. Niestety za moich czasów, jak byłem uczniem, to było już jakiś czas temu, bardziej odczuwałem te relacje niż w dzisiejszej szkole i sam je staram się wprowadzać. Specyfika naszej szkoły jest to o tyle prostsze, że jesteśmy wpisani, prawda, szkoła nasza jest szkołą katolicką, także jest mi o tyle prościej jakby iść tą drogą. Uczniowie liceum, podobnie jak uczniowie podstawówki, również dostają poświęcony im czas. Chcą go wykorzystać jak najlepiej dla własnego rozwoju, no i angażują się, przynajmniej jak większość z nich, angażuje się w proces edukacyjny. A jak ja widzę, że im po prostu na tym zależy, to mnie to nakręca do jakby następnych aktywności, podejmowania następnych czynności. No można powiedzieć, że z licealistami po prostu sami się napędzamy. Mi się chce, im się chce, razem idziemy w dobrym kierunku. W przypadku liceum zastosowałem taką metodę, którą usłyszałem w trakcie kazania ojca Wojciecha Wernera. Chciałem tu przytoczyć jego wypowiedź, która jest dostępna w internecie. Jego kazania są dostępne w internecie. Jeszcze w trakcie nauki stacjonarnej w szkole. Zapoznałem się z nią właśnie słuchając homilii w trakcie jednej ze mszy. Licealiści są w takim wieku, w którym wszystkie nakazy, rozkazy, polecenia, próby wpłynięcia jakieś siłą, nacisku na nich, oni od razu traktują to jako ataki, w większości potrafią zamykać się na dalsze sugestie. W związku z tym
Często na lekcji używam stwierdzeń typu, że wszystko zależy od was. Jeśli chcecie, możecie tego się nauczyć. Ja jestem tutaj po to, żeby wam to wytłumaczyć, ale to od was zależy, czy wy chcecie skorzystać, czy nie. Może to ryzykowne trochę, aczkolwiek te rezultaty, które uzyskałem, zwłaszcza na zewnętrznych egzaminach, właśnie zwiększenie tych rezultatów, potwierdza jakby tą strategię przyjętą przez ojca Wojtka i którą ja staram się w jakiś tam sposób, oczywiście zachowując zdrowe relacje, staram się kopiować również. Licealiści muszą mieć poczucie, choćby tylko pozorne, że na wszystko, co robią, mają wpływ. I to oni tą decyzję podjęli. Z przymusu nic dobrego nie wynika, ale nawet pozorne pozostawienie decyzji uczniom wzmaga w nich motywację wewnętrzną, zachęca do pracy, a to niezwykle istotne w tych czasach, w których jesteśmy, gdzie ta motywacja naprawdę na początku zwłaszcza tego systemu potrafiła naprawdę spaść. Po zastosowaniu tej strategii uzyskałem już poprawę w wyników matury uczniów najzdolniejszych i chciałbym, żeby to było dalej kontynuowane w taki sposób, żebyśmy dalej szli tą drogą, skoro to działa. Działa to nie tylko przy przygotowaniu do sakramentu bierzmowania, w momencie, gdzie ci kandydaci po prostu wracali po tej pierwszej decyzji, gdy ten kościół opuszczali. W większości po prostu wracali i taką strategię właśnie postanowiłem się również zainspirować tutaj. Jestem Wojtkiem Toruńskim, jezuitą, którego mam przyjemność osobiście znać. Jednak nie samymi lekcjami żyją uczniowie i nauczyciele. Pracuję we Włocławku, natomiast urodziłem się i do tej pory mieszkam w Toruniu. I chcę tak naprawdę każdego dnia do tego miasta dojeżdżać, pokonywać te 54 kilometry odległości. Mam dużo więcej czasu tak naprawdę niż w tych czasach, kiedy trzeba było do szkoły dojeżdżać. Jestem opiekunem samorządu uczniowskiego liceum i wspólnie z dyrekcją szkoły oraz innymi nauczycielami przygotowałem kilka aktywności dodatkowych dla uczniów, które jakby odrywają ich od tego komputera, jednocześnie pozwalają miło i przyjemnie spędzić czas. Taką jednym z moich pomysłów, czy moich pomysłów, może nie moich pomysłów, pomysł jest stary, natomiast ja go wprowadziłem w życie tutaj w naszej szkole. Układ okresowy, przygotowany ze zdjęć po prostu uczniów. Uczniowie mieli możliwość wyjść sobie gdzieś, po prostu zrobić to zdjęcie. Może nie spotykać się z kimś, bo to nie wymagało akurat spotkania, natomiast chociażby przemyśleć, jak to zdjęcie ma wyglądać, stanowiło dla nich taką odskocznię jakby od tej szarej rzeczywistości komputerowej. Z racji tego, że nie mogę przeprowadzać doświadczeń z moimi uczniami, dlatego postanowiłem, że będą oni te doświadczenia przeprowadzać w domu, oczywiście te, które się da. Tutaj mamy na slajdzie pokazane krystalizację soli, którą bez żadnych problemów można zrobić w domu i wychodzi to naprawdę, naprawdę przyjemnie, jeśli zrobi się to zgodnie ze sztuką. Przygotowali również modele atomów, podeszli do zadania strasznie kreatywnie. Sam się zdziwiłem nawet, jak kreatywnie mogą być uczniowie, chociaż wiem, że mogą być bardzo kreatywni, z czym się spotkałem również wielokrotnie. Wspólnie z panią wicedyrektor, którą chciałbym wymienić tutaj z imienia i nazwiska, z panią wicedyrektor Sławomirą Lewandowską, opiekujemy się redakcją szkolnej gazetki Neowici. Jest to kontynuacja gazetki jeszcze prawie 100 lat temu wydawanej u nas w szkole. Razem zorganizowaliśmy również szkolny dyktando. Wspólnie z samorządem uczniowskim organizujemy od czasu do czasu taką szkolne radio. Zapraszamy po prostu nauczycieli naszych czy naszych absolwentów. Staramy się tym uczniom umilić czas. Wprawdzie ta aktywność wymaga skorzystania ze sprzętu. Aczkolwiek po ilości oglądalności widać, że naprawdę cieszy się dużym zainteresowaniem.
Z własnej inicjatywy przeprowadziłem taki otwarty wykładzik na temat Dnia Mola, chemicznego Dnia Mola, przybliżając troszeczkę tych aktywności czy tych zastosowań ogólnie, co to jest mol dla takiej wiedzy ogólnej naszych uczniów, nie tylko naszych uczniów, wykład był również otwarty. Miałem zaszczyt również włączyć się w realizację projektu edukacyjnego Wiek nie jest przeszkodą, nauki ścisłe dla każdego, które miały jakby zmniejszyć ten strach przed nauczaniem, nie tylko zdalnym, ale ogólnie przed naukami ścisłymi, które jak wiemy nie cieszą się zbyt dobrą opinią ogółu społeczeństwa. Zajęcia były dość ciekawe, dużo osób uczestniczyło we współpracy z innymi nauczycielami oczywiście. Do tej pory mówiłem tylko o uczniach. Ostatnią minutkę mojego wystąpienia chciałbym poświęcić na to, jak ja sobie radzę w tej pandemii. No na pewno utrzymanie zaangażowania uczniów na lekcjach i jakaś taka elementarna nawet dbałość o ich stan psychiczny wymaga sporo własnych sił i niesłabnącego entuzjazmu, którym staram się zarażać tych moich uczniów. Uważam, że tak trzeba, po prostu tak trzeba. Zawód nauczyciela to dla mnie powołanie i wielka pasja, tak odczytuję tą swoją pracę. W obecnych warunkach nie jest łatwo i nigdy nie było. Natomiast sił dodaje mi moja wspaniała rodzina, której dziękuję w tym momencie za to, że no są tacy, jacy są i mogę po prostu realizować się i na tym polu, i na polu, na polu po prostu życia prywatnego. Pomaga mi również zagubić atmosfera w szkole, w której uczę, w którą mam przyjemność i zaszczyt być nauczycielem. Chociaż pracując zdalnie nie muszę wstawać o 3 nad ranem i jechać pociągiem, bo tak niestety muszę wstawać jeżdżąc z Torunia do Włocławka, to jednak całym sercem chciałbym, abyśmy wrócili po prostu do szkoły, żeby ta nauka znowu stała się tak, jaką wszyscy znamy, jaką wszyscy chcemy, aby tylko była. Oczywiście mam taką nadzieję, że stanie się to najszybciej, jak to będzie możliwe, czego sobie i Państwu szczerze życzę, dziękując Państwu za uwagę.